Co teraz? Działamy zgodnie z planem. Kropka. Ale nie zakładał, że... Luzuj. Wiesz, z czym mamy do czynienia. W robocie takiej jak nasza zdarzają się różne dziwactwa. Żarty sobie robisz? Te pęknięcia wyszły z jego ciała, jakby były żywe. Weź się w garść, Hamet. Ścieżka światła jest w końcu w naszym zasięgu. Nic nie stanie nam na drodze. Nic. A teraz działaj według planu. Co z nim? Jesteś pewien, że wciąż jest nieprzytomny? Zaraz się dowiemy. Spójrz na mnie. Już nie jest taki straszny, no nie? Jezu, ślini się jak dziecko, pieprzone warzywo. Dzięki Paddingtonowi jest teraz zwykłym gościem. Nie będzie robił kłopotów. Miejmy nadzieję. Edward! Ktoś udzielił ci głosu? Do tej pory byłem dla ciebie łagodny. Daj mi tylko jeden pieprzony powód. Panie Skow, zostaw go! Cierpieć. Gdy ten drugi koleżka umrze, Paddington pozostanie jedyną osobą, która potrafi posługiwać się klejnotem. Nie chce pan chyba zaprzepaścić wszystkiego, na co pracowaliśmy, prawda? Nie, sir. Tak sądziłem. Panie Hammett, wspólnie odprowadzimy Paddingtona. Panie Skow, proszę wziąć tę pacynkę na dach i zabić. Tak też się stanie. Teraz! Tędy. Przez drzwi. Skręć w lewo. Teraz w lewo. Co tu jeszcze robisz? Bierz go na dach, nie opóźniaj nas. Stój! Nie martw się. Pozwól, że ci otworzę. Ale ty musisz... Ruszaj! Nie słuchałeś! Na górę, a później na prawo. Tędy. Tędy! Ruchy! Ruchy! Nie zatrzymuj się! Chodźmy! Co to... Ty to zrobiłeś? Pieprzony świszy, już nie żyjesz! Czekaj! Nie! Boże, kim do diabła jestem? Włazić. W samą porę. A co jeśli nie pokaże nam ścieżki? Jeśli spróbuje nas wydymać? To nie wchodzi w grę. Zrobi dokładnie to, czego chcemy. Słyszysz mnie, Paddington? Istnieją metody tortur, które nie ograniczają się tylko do zadawania cierpienia wątłej cielesnej powłoce. Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby dostać zarówno ciebie, jak i klejnot, Theo. Tylko ty wiesz, jak użyć jego mocy. Kieruj nim. Prowadź go. Będziesz naszym niosącym światłość. Jak odmówisz, twoje cierpienia staną się legendarne. Oszalałeś! Widziałeś, co tam się stało! Nie zadziała! A cóż, sprawdzimy. Słyszałeś?
Słyszałeś to? Co to kurwa za hałas? Jaki hałas? To znowu te pęknięcia! One... Cholera! Wróciły! Wróciły! Co się dzieje do cholery? Czy jest tu ktoś? Halo? Pomocy! Utknęłam w windzie! Jest tam ktoś? Halo? Świetnie. W porządku, bez paniki.